Witam ponownie, zagrajmy we Gobu. Korzystając z okazji, że po wyłączeniu nagrania mam około miliarda FPS-ów, to odnowiłem sobie wszystko. Bo czemu by nie? Wow. No, ognisty mefit został zniszczony. Och, starożytna księga o przywoływaniu. Ahabla, habla, habla, heja. A tak, zmarnowałem całą manę, prawda? I czemu mi tak strasznie żabkuje? Wow. Ale przynajmniej mam manę. To zawsze jest dobra. Tak, nadmiar FPS-ów czasem boli. Nie żebym narzekał. Wygląda to co najmniej dziwnie, muszę przyznać. Wow, slow motion. Gdybym wiedział, że ta gra ma taki problem z FPS-ami, to nigdy bym się nie zgadzał na kręcenie jej. Go, go, go! Mana! Go! No. Nie. Gdzie jest moja laska? Chodź tu! Nafik mnie bije. Hello. No, chodź tu. Ech. W takim razie w ślimaczym tempie chodźmy dalej. W sumie. W sumie to mam miks. Ach. Mam nadmiar FPS-ów. W sumie to mam mikstur. Miksturki many. No, nie zbliżaj się. Nie zbliżaj się, mówię. Dziękuję. Book of Protection. Daj mi pochodnie. Tu jest lawa i lawa jest zła. A ta skrzynia pewnie jest zamknięta. Więc dziękuję bardzo. Nie. Czy ja mogę przesuwać tę skrzynię? Ej, mogę ją przesuwać. Fajnie. Tylko na co mi przesuwanie tej skrzyni? A jakbym tak podniósł te barek, mógłbym to przeskoczyć. Ha. Ech. Zrobimy coś szalonego. Go, go, go! Odpalanie, go, go, go! Ta. Dobra, co to za nie dziwna książka? Book of Protection. I hara haradi. Zapewne mam za mało many. Greenleaf, Dragon Blood. Okej, ale ja bym chciał. O, zobaczmy, czy to jest to, co mam nadzieję, że to jest. Czyli książka Kołatki. Tak, w D&D jest taki czar, który nazywa się Kołatka i otwiera wszystkie zamki wokół. Właściwie to otwiera tylko jeden zamek, na który się rzuci. W Neverwinter Nights zrobili tak dziwnie, że po prostu wszystkie zamki wokół się otwierają, co jest beznadziejnie.
Gdzie była ta skrzynia zamknięta? Tutaj? Nothing seems to happen. W takim razie weźmy sobie manę. Book of Protection, nie. Purple liquid. That's too much. A to co to jest? Mushroom. Potion. Oraz włócznia. Dobra, co ja mam na co chcę wyrzucić? Book of Fairy Light, go. Suspicious Mushroom weźmiemy. I teraz zobaczmy, co trzeba. Green Leaf i Dragon Blood. Dobra, pewnie to jest Dragon Blood, a nie Blood. Dragon Blood. Tu niczego nie ma. Pyro Wave. Nie. Nie. Book of Protection. Może mi się będzie przynajmniej jakoś. Book of Unluck. Wow, ale mi się mana szybko odnowiła teraz. Plant. I co to jest? Suspicious Mushroom. Przy czym jeden już mamy, to więcej nam nie jest potrzebne. Co ja wyrzuciłem? Okej, to w takim razie Book of Protection tutaj damy, bo tam jest walka z bossem prawdopodobnie. Book of Unlock? Nie. Mana Potion? Nie. Plant? Okej. Bloodstone Gem. Pyro Wave. Okej, teraz wszystko muszę schować, żeby niczego nie stracić, jak zabije mnie lawa. Go, go, go! Go, go, go! Book of Unlock. Dum, 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 dum. Aha! Czerwony kamyczek. Łoho, ho, ho. Dobra. Go, 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 go! No to teraz przywołamy sobie demona. Co wy na to? Gdzie jest ten czerwony kamień? Mam nadzieję, że to zadziała. No dobra. No i... Greenleaf. No. Nie chcę Greenleafa. It's the Bloodstone Gem. It's Dragon Blood. No i... Czy ja muszę to w kociołku zagotować?
Dobra, grzybki. Grzybki idą precz. Ale cóż to by było na tyle w tym odcinku Stacji Zakrajowego. W następnym odcinku spróbujemy zakończyć rytuał, więc do następnego razu, czarodzieje!